Proszę Państwa, moi panowie, ja myślę, że najwyższy czas jednak jakoś próbować uporządkować naszą rozmowę i wracając do tego, co... Boże, kochany, przestań ty się wreszcie tak obżerać, zachowuj się trochę. Właśnie. Wracając do... Chcesz telewizję z torbami panu redaktorowi puścić? Ale dajcie... Przecież te paluchy jeszcze na parę wywiadów. Ale panowie, no przecież nie... Nie, a to mogłoby być na mnie? Pewnie, przecież zawsze na kogoś musi być. Zostaw to! Mają rację. Poza tym to ci może zaszkodzić na żołądek albo na woreczek. Czy ja mógłbym... Ale przecież jedno i drugie mam zdrowe. Jak ci wuj mówi, że ci może zaszkodzić, to się słuchaj. On już paru osobom to powiedział. I co? I zaszkodził. Nie da się na przykład ukryć, że od pewnego czasu cieszą się panowie coraz większą popularnością i sympatią naszych telewizorów. No sądząc po tej ilości listów, to nie tak znowu coraz większą. Co? Chyba, że to są listy zbiorowe. Nie, nie, ale to są indywidualne listy. To tylko zresztą niewielka część korespondencji, jaką od pewnego czasu otrzymujemy na temat panów. A co? Co piszą? No wie pan, no co? To są różne tutaj takie rzeczy ciekawe piszą. Ale a co piszą? Znaczy, że, żebym... No proszę bardzo, wie pan, to ja mogę tutaj na próbkę... No, na przykład... Bardzo mi się podoba tych trzech dowcipnisiów występujących w telewizji, a najbardziej to ten pan Rogalski. To jest znakomity aktor i powinno być takich coraz więcej. Tak, no, taki. Pod warunkiem, że Hutę Katowice na produkcję Relanium przestawią. Zaraz, czy ty mnie coś sugerujesz? Cicho, cicho! Słuchamy, panie redaktorze. Co, dalej? Tak. No proszę, wie pan, tutaj na przykład... Z wielką przyjemnością oglądam programy telewizyjne Loży 44, a zwłaszcza uwielbiam pana Rogalskiego, którego ci dwaj pozostali amatorzy zawsze starają się zdenerwować, chociaż bez skutku. Mam nadzieję, że wkrótce znowu zobaczę mojego idola na małym ekranie. Wielbicielka z Sadury. Można zobaczyć ten list? Proszę bardzo. Zaraz. Skąd ja znam ten, z przeproszeniem, charakter pisma? Właśnie. Też mi jakby znajomy. O Boże, to pisma klinowego się jeszcze używa? Jak widzisz. I wkrótce napisane przez zwykłe. No, czyli jak zwykle. Co? 38 lat, a z ortografią nadal kłopoty. Z jaką ortografią? Jakie kłopoty? Zawsze prymus byłeś. A? Na balu przebierańców zawsze za prymus byłeś, to już opowiadałeś. Duże, dowcipne przebranie. Ale nie o to nam teraz chodzi. Tak. O co wam chodzi? Jak o co? Nie, że się sam reklamujesz, głupoty piszesz, to jeszcze się pytasz. Równie mądrze. A jeszcze się pod innych podszywa. Wielbicielka z Sadurek. A. Kretyństwo. Można zobaczyć te inne? Bardzo proszę wszystkie panie. Dziękuję. O, proszę. Następny jego. Tak, proszę, ale następny. Kraków przez zwykłe, proszę bardzo. Prymus. O, można i następny. O, o. A nie, to mój? Też mój? Słuchajcie panowie, ale... Ten wreszcie jakiś obcy. No, ten to mój. A czego taki po was grany? No, lewą ręką, dla niepoznaki. Pisałem. Ale panowie, ja proponuję, nie rozdrabniajmy się. W końcu nie wyłącznie ilość korespondencji i ona sama w sobie świadczy o poziomie popularności. Oczywiście. Decydują o tym także na przykład telefony do redakcji, które odbieramy, opinie indywidualne, rozdawane przez was autografy, spotkania i to dopiero wszystko razem jest już coś, prawda? O, tam też już jest coś znowu. Czy myśmy tu już kiedyś nie byli? Chyba nie, ale fakt, że do tego w końcu doszliśmy. Tam jest chyba recepcja. O rany. Co ona ma na głowie? Kto? Ta w recepcji. No coś ma guza chyba. Dwa nawet. Nie, wygląda, że to rogi. To jej mąż musi być niezły wesołek. Słuchajcie, nic nie wiadomo, może teraz moda taka, kobiety se zawsze różnych świństw na łeb naczepiają. Tryska, koczek na koczek, klamerka albo łańcuszek, albo wstążka. No, ta wstążki na rogu nie ma. Widocznie niebodliwa. O Boże, co ty na pastwisku jesteś? Cicho, trzeba się rozpytać co i jak. Dzień dobry pani. Nowi? No, trochę podniszczeni. Wie pani, wpadliśmy prosto z drogi. Przypadkiem, jak się to żartem mój wstąpił do piekieł, po drodze mu było. Bez głupich dowcipów skierowania mają? Kto? Oni. Macie skierowania? Wszyscy oni, on też. A nie, nie mamy, ale wie pani, bardzo chętnie, jeśli można... Dobrymi chęciami to niebo wybrukowano. Zaraz, chyba piekło. Ja lepiej wiem, co wybrukowano. Słuchajcie, nie ma sprawy, może ci, co brukowali, się pomylili, zdarza się. Pewnie, u nas też, jak się budowlani pomylili, to zamiast obory, szwedzki domek nad jeziorem zbudowali. Teraz się pomylili? Nie, wcześniej. A, wcześniej to było sporo takich pomyłek. Ciekawe, na co teraz ten domek będzie przeznaczony. Nie wiem, pewnie na pikniki. Tak jak wcześniej. Co ty, teraz? Nie, w lecie. O Boże, ja zwariuję. No może przestaną wreszcie gadać głupoty i się wpiszą do księgi. Całą wieczność będą tu stali? Kochana, już się wpisujemy, nie ma sprawy. Znamy jakiś wpis pamiątkowy, do księgi. No, zaraz, może tak. Było, nie było, było nam miło,
Może być, ależ durne. Zaraz, nic nie wymyślajcie, to jest księga meldunkowa. Tak, no, czyli wychodzi, że to hotel. Nie wiadomo, jakie tam są meldunki. Cicho. Patrzcie lepiej, jaka tu kupa ludzi. Miejsc może nie być. Jak powiedziała, żeby się wpisywać, to znaczy, że jakieś się znajdą. Mnie tam wszystko jedno, byleby pokój był z dobrym widokiem. Wygląda, że to chyba marne widoki. Wpisali się. Wpisaliście się? Znaczy, wpisaliśmy się. No, wreszcie. Aha, w Łosienic nie ma, kartek na zabiegi zabrakła, zresztą i tak nie ma pokrycia, niech idą bez kartek. A po co kartki? No, żeby dostali to, co im się należy. Niech idą tym korytarzem. Już na początku powinni oberwać, przynajmniej kiedyś tak było. No ciekawe zdarzenie, rzeczywiście nietypowo wam ta trasa wtedy wypadła. No też tak to odczuliśmy, panie redaktorze. No właśnie. Boże, co ty u siebie w chałupie jesteś? Nie. Telewizji. To przestań siorbać. Myślisz, że jak jesteś w telewizji, to już ci wszystko wolno. Właśnie, ale za krótko jeszcze jest. Właśnie. Nie, no dobrze, nie róbmy z tego problemu. Takie czasy, że każdy siorbie jak umie. Wracając do tych wędrówek, to często panowie tak siorba wędrowaliście? Dosyć często, panie redaktorze. A gdzieśmy nie byli? No, w paru miejscach nie byliśmy, chociaż chcieliśmy być. Bo mapę mieliśmy starą. No widzicie, a woźniak jest. Przestańcie wy się rozmarzać. Ale... Tak, panie redaktorze, no. Wiem, o co pan chciał spytać. Wędrowaliśmy często, a drogi bywały kręte, czasami bezdroża, trzeba się było orientować po mchu na drzewach, po tym skąd wiatr wieje. No, potem się wielu teraz orientuje, wie pan, to stary harcerski zwyczaj. To już jest zwyczaj? A co w tym dziwnego? Przy takich wiatrach? A zwłaszcza jak wieje na Halny? Halny. Halny to nie z tej strony Harcówki. Może dajcie mi wreszcie coś powiedzieć. No właśnie. Tak, panie redaktorze, często trzeba było o drogę pytać. No i słusznie, kto pyta, nie błądzi. No, to zależy o co pyta i czy mu bardzo na odpowiedzi zależy. No, jeden mój znajomy też miał kiedyś parę pytań. I co? I też mu bardzo na odpowiedzi zależało. I co? I co? I do dzisiaj błądzi. Całe pośrednictwo pracy go już zna od paru lat. A o co on pytał? A co cię to obchodzi? Twój znajomy? Tak, panie redaktorze. Często trzeba było o drogę pytać. Kolega słusznie to zauważył. Sam to zauważyłeś. Ja? No to też słusznie. O, na przykład wtedy. Bardzo proszę. Pamiętacie? O. Ja nie bardzo. A bo ciebie na tej wycieczce nie było, szwagier cię wtedy zastępował. Równie oszałamiająco, inteligentnie. Tak. Dajcie panu redaktorowi pooglądać. No właśnie, proszę bardzo. Chciałbym jednak... Dziękuję bardzo. Bim bom, 9:15, pobudeczka, śniadaneczko, bim bom. Co? Kto? Już się nastała? Daj spokojnie, Oboski, przepraszamy, że zakłócamy twój olimpijski wypoczynek. A czy mógłbyś nam powiedzieć... Nie mogę. Nie mogę mówić, nie ma na Zeusa prawie mówić, nie mogę. Rozumiem, nie ma sprawy. Nie mogę mówić. Daj tu coś jeszcze. Nie mogę mówić, nie mogę. No nie już mogę. Momencik. Nie mogę mówić, nie mogę. A co to jest? A to takie nasze Polonika. No nieźle wygląda. O, kolor trzyma. No musi trzymać, ludowe rękodzieło. Takie jakieś trochę mętnawe. Jakie mętnawe, ten kryształ tak niedbale rżnięty. Jak to na musztardę. Tak, śmiało. A nieźle pachnie. To z winorośli. Nie, z Tomaszowa Mazowieckiego, mój szwagier. Cicho! A i tak jestem nieśmiertelny. Na Zeus. Bimbrozję. Tak też od lat uważamy, więc chcieliśmy się Oboski i Dionizosie... Zaraz. Technologię robienia tego znacie? Czyli za folklor to u nas kwitnie, kultywuje się dobre, ludowe tradycje. Taki klimat. Tak. Popieram i chętnie bym was widział w swoim orszaku. A ty masz orszak, Oboski? Mam. A gdzie on? A teraz śpi. Ale obudzi się zejdzie do kupy, to sobie życie. Go ty masz w tym orszaku, Oboski? O, kochany, samych wielkich. Jest Biros z Tuborga, jest Chlejos z Walonii, Schnaps z Vaterlandu, jest Baron de Tremens, de Generat, de Naturat, e Maligna z Tremens, jest Siporos Kretyńszy. Kryty jest. Niezłe towarzystwo. Musi być pan Bosko. Bywa. Aha, jest jeszcze... Domyślamy się, Oboski. To może na drugą nóżkę. Mogę. Bo teraz raczej każdy może. Nie każdy. Mój wuj od 40 paru lat może tylko na jedną. Walczył? Nie. Ryby głuszył. Ręka mu się omsknęła przy zamachu i za blisko rzucił. Bo to fatalne, ale ryby przynajmniej miał. Miał, też jedną. I nie mógł mieć więcej? Mógł, ale na czym by chodził? A rozumiem. A to zdrowie boskiego wuja. Dziękuję, Oboski.
cudowne. Niebo w gębie. Mówcie mi po imieniu. Z przyjemnością. Dionizos. Grzegorz. Ty z Nowocześnie. Dionizos. Maciej. Dionizos. Zbigniew Dziuba. Dziuba? Proszę bardzo. Słuchaj, Dionizy, my musimy wracać. Ale dlaczego macie wracać? Musimy! Tutaj. A dlaczego? No? No, nieważne, tego mi tu i tak nie zrozumiesz. Więc chodzi o to, że musimy wracać, rozumiesz? A to chodzi, to ja wam pokażę wam drogę. No i co, tak panowie, narzekacie, a jak widzę, z Grecji jednak byliście, no. Byliśmy. A z tym narzekaniem to tylko taka telewizyjna przesada, niech pan tego tak serio nie bierze. No chyba, że... Oczywiście, przecież rozum mamy. Bez rozumu dzisiaj o paszporcie ani marzyć. Pewnie, tak, to... kto narzeka? A byliśmy w Rzymie. Gdzie? To panowie w Rzymie także byliście? Byliśmy w przebraniach na pielgrzymkę. Cicho! A ja wtedy gdzie byłem? Ty właśnie wtedy pozowałeś do tego budyniu. Pyszne danie. Zazdroszczę panom Rzym. Piękne miasto. I dużo zwiedzaliście? Co jak? Przecież jego musieliśmy prowadzać. A co, sam nie mógł sobie powodzić? Mógł, ale szkoda Rzymu, wie pan, to wieczne miasto. A zachowywał się jak na nowym osiedlu. No co? To tak się obchodzi z klientusem? Spokój się! Czy ty wszystko musisz robić na opak? A co? Co się głupio pytasz? Nie wiesz, jak się zachowywać w termach? W czym? W łaźni rzymskiej, tłumokusie. A coś nie tak zrobiłem? O Boże, wszystko! Właśnie, musiałeś skakać na głowę? Przecież odwrotnie skakałem. Tak, ale na głowę spadłeś, wiesz przynajmniej komu? Nie wiem, nie chciał powiedzieć. Nabrał wody w usta i nic. To co go będę pytał? O Boże, oszaleć można, no. Ale przecież właściciel łazi też skakał. Nie skakał, go skoczył. Znaczy, nie skoczył, tylko go zepchnęli. Jak tego wyciągali. Gdzie jest mój wieniec? Masz. To nie mój, nie poznajesz. Kasjusz i syn przecież. Oczywiście. Hmm. A coś jeszcze nie tak zrobiłem? Teraz już nieważne, ale zapamiętaj sobie, primo, prześcieradłem wycierasz siebie, nie podłogę. Sekundo, nikogo nie klepiesz. Ale ja tylko niektóre. Żadnej. Tak, nie wykonujesz żadnych skoków specjalnie dla pań. Ale to miał być taki z podwójną śrubą. Tak, wyszedł ci taki z potrójnym okrakiem. No bo się pośliznąłem, trzeba było nie pluć. Dobrze. Nie wiedziałem. Było, minęło. Gość w dom, Jowisz w dom, zwariować można. Właśnie, a mogło być miło. I było. Bardzo mnie się podobało. Dawno się tak nie kąpałem. Od początku mi się wydawało, że dawno, a jak dawno? No, będzie od zbiorów, z którego roku. Dobra, nieważne. A jak latoś zbiory, Brudusie? A czego pytasz? Żeby się uspokoić! To się uspokój, latoś niezłe. Chociaż skarabeusz na bulwa gęsto się rozplenił. Jaki skarabeusz? No taki, nieduży, w paski. Mówią na to skarabeus pyrus. Znam. Ale pyrus to on jest w Poznaniu, a u nas to będzie chyba kartoflanus. Poznania? Gdzie to jest? Gdzieś koło Galicji.